Dzień dobry wszystkim, z tej strony Piorun Elektryk. Jak to wygląda? Region 3697, który mnie najbardziej niepokoi, jest wycelowany bezpośrednio w nas i liczba plam to 33. I ten region jest najbardziej teraz aktywny, powiem wam szczerze, i należy go obserwować, bo jeżeli dojdzie do wyrzutu w tym regionie, to mamy przewalone. Zobaczcie, patrzcie. Widzicie, gdzie jest region 3697? To patrzcie się teraz. Ogromna intensywność pola magnetycznego wychodzi z tego regionu. I jeżeli teraz by doszło do rozbłysku, to jesteśmy w ciemnej dupie, dosłownie. Aktywność jest skokowa, bieżąca wartość C1.84 z ostatnich 24 godzin M1.05, z ostatnich 2 godzin C4.98. Dziury koronalne, prawa, lewa strona. Jak to wygląda? Protony nam tu do jedynki, do wartości 1 dochodzą, więc na razie jest protony spokój. Zobaczymy. Stereo tutaj. To jest właśnie jak stereo orbituje wokół Słońca. Ciekawe, czy ja mogę to obejrzeć. Pewno tak. A, mogę pobrać. Nie chcę pobierać. Soho. Dobrze, zobaczmy sobie najpierw z większej odległości. Oczywiście nie mam wpływu na dane mobilne, jeżeli was to interesuje. No i jak to wygląda? Sam jestem, powiem, ciekawy. O, to wcześniej, poczekajcie, cofnę sobie, to wam pokażę. O, te tutaj. To są właśnie rozbłyski. Rozbłyski są właśnie bardzo intensywne, a to teraz to był koronalny wyrzut masy. Rozbłyski są mniej spektakularne, ale są szybkie, a koronalne wyrzuty masy są takie wielkie i wolniejsze. Z bliższej odległości jak to wygląda? Mój kolega mówi, nikt tych twoich prognoz nie ogląda. O, widzicie, to był właśnie koronalny wyrzut masy. O, a to tutaj to był rozbłysk mały. Więc powiem wam tak, dużo się dzieje. Powinniśmy zwracać na takie rzeczy uwagi, ale zaraz statystyczny widz YouTube'a powie, ale w czym mi to pomoże w moim codziennym życiu? Teoretycznie nie pomoże ci, ale uświadomi cię, jak potężnymi siłami masz do czynienia tak naprawdę. A to są naprawdę potężne siły. I standardowo przypominam o posiadaniu listw antyprzepięciowych i UPS-ów, bo zawsze to może uchronić was sprzęt elektroniczny przed skutkami tego typu burzy. Zaraz ktoś powie, chłopie, co ty pierdzielisz, teraz sieci są zabezpieczone, ale nie w Polsce. W Polsce sieci elektroenergetyczne to jest ruina na glinianych nogach. I tyle się będę wypowiadał na ten temat. Zresztą artykuł, który ostatnio przeczytałem na kanale, to potwierdza. No niestety, przykro mi bardzo, nie mam wpływu na dane mobilne, więc nie mogę. No i się skończyło. Dobrze, mam nadzieję, że wam się podobało. Powinniśmy więcej wysyłać takich urządzeń jak Soho.